Luxpaw z siedzibą w Morzywole koło Końskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797-355-341. Chłopcy w pierwszej połowie długo się rozgrzewali, mogę tak powiedzieć, ale w drugiej już grali na luzie całkowitym, super w obronie. Cieszy nas, że po raz kolejny straciliśmy tam w granicach 20 bramek. Obrona wyglądała bardzo dobrze, w ataku pozycyjnym już mówię, w drugiej połowie graliśmy na luzie, także nam dużo wychodziło, współpraca z Kołowym, gra jeden na jeden, także Sebastian Woskiewicz swoje bramki dorzucił świetnie, Krzysiek też otrzymał mecz, czwarty meczu, później Filip podbijał parę piłek, kontry poszły, także mecz się ułożył po naszej myśli. Duży plus, bardzo duży plus. Szczególnie cieszy to zwycięstwo tydzień temu z Chrzanowem, z liderem, gdzie zagraliśmy bardzo, bardzo dobrze w obronie, agresywnie i mądrze w ataku. Naprawdę wyszedł nam super mecz. Chłopcy walczyli całe 60 minut. Runda, no nie jeden, jeden niedosyt, można powiedzieć, z całego roku to jest AGH. No i myślę, że tutaj mogliśmy, ale tak gdzieś nam się nie układa z tym przeciwnikiem. No ale zresztą nie przegraliśmy praktycznie w drugiej rundzie meczów, także no mówię, ten AGH taki mały niedosyt. Ale reszta wyglądali super pod względem kondycyjnym, fizycznie i o to chodzi. I przede wszystkim tworzyli kolektyw w szatni, poza szatnią, tworzą kolektyw i walczą na boisku jeden za drugiego i my z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Jakieś plany na kolejny sezon już macie? No jakieś tam zarysy są, ale to spokojnie, jeszcze dwa mecze. No pracujemy nad pewnymi tam, mówię, no dojdzie do pewnych zmian, wiadomo. Zawsze dochodzi po sezonie do pewnych zmian, no ale no nie będę zdradzał jakichś tajemnic i no po prostu jak dojdą te zmiany do skutku, to będziemy wtedy ogłaszać.